Dzień dobry. Ostatnio na fizyce zajmowaliśmy się biegiem promieni w zwierciadłach, nie w soczewkach, jeszcze w soczewkach będzie później, w zwierciadłach sferycznych, wklęsłych. Wypukłe wam zostawiłem dla chętnych, żebyście sobie obejrzeli, jak to analogicznie wychodzi w podręczniku. Natomiast tym, jak powstają obrazy we wszystkich zwierciadłach sferycznych, wklęsłych i wypukłych, tym będziemy się zajmowali na dzisiejszych oraz na następnych na pewno zajęciach. Dzisiaj stworzymy sobie konstrukcję tego, w jaki sposób powstaje obraz w takim zwierciadle sferycznym wklęsłym. Tak? My będziemy wykorzystywali wszystkie oznaczenia, które wprowadziliśmy sobie do tej pory. Oraz wprowadzimy kilka nowych. Może zaczniemy od tego, że narysujemy sobie nasze zwierciadło sferyczne, wklęsłe, oraz umieścimy je na osi optycznej. Więc najpierw zaczniemy od narysowania osi optycznej. Oś optyczną narysujemy sobie przy linijce za pomocą czarnego rubsu i jako linię taką przerywaną, tak? Z kreseczek zbudowaną. Czyli o, bo przestał mi trochę pisać czarny. Dobra, to będzie oś optyczna. Dobra, to jest nasza oś optyczna. Optyczna. I teraz na naszej osi optycznej wybierzmy sobie jakiś punkt. Ja przykładowo wezmę sobie ten punkt. Nazwę go sobie jako O. On będzie moim środkiem krzywizny. Ten nasz środek krzywizny wbijamy cyrkiel, tak? I jakąś tam rozwartością cyrkla sobie narysujmy pewien łuk, który ma oznaczać, że to jest nasze zwierciadło. Żeby było bardziej widoczne to zwierciadło na naszym rysunku, to weźmy je, poprawmy sobie na czerwono. Powinno tam trochę wyżej pójść, ale nieważne. Dobra, mam to zwierciadło, ponieważ będziemy zakładali, że widzimy z tej strony, gdzie jest mój długopis teraz. Zatem, ponieważ ma to być zwierciadło sferyczne wklęsłe, to kreseczki sobie dorobimy po tej stronie zwierciadła. No to tak to wygląda. Ok. No i mamy już nasze zwierciadło sferyczne. Mamy wyznaczony środek tej krzywizny. Możemy również sobie wyznaczyć od razu taki punkt, który nazywaliśmy ogniskiem. Tak? A dlaczego możemy się od razu wyznaczyć? Ponieważ jeżeli ktoś czytał podręcznik, to w podręczniku jest podana taka zależność, że ogniskowa, którą oznaczaliśmy jako małą literkę F, jest równa połowie promienia krzywizny. Czyli X równa się R drugich. Tak? A zatem, skoro ogniskowa, czyli to F, to jest odległość ogniska od zwierciadła, natomiast R to jest promień krzywizny, czyli od O do zwierciadła, zatem wystarczy sobie wyznaczyć połowę tego promienia, tak? Mój promień ma około tak 6 cm i 4 mm, zatem 3 cm i 2 mm w tej odległości od zwierciadła znajduje się moje ognisko. Moje ognisko, które oznaczamy dużą literką F. No i teraz rozważmy sobie taki przypadek, w którym X ma być większe od R. Tak? To jest nasz pierwszy przypadek. Mamy to rozważyć. I teraz jak to będzie wyglądało? Chcę przypomnieć dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że X to jest, albo dla tych, którzy zapomnieli, że X to jest po prostu odległość przedmiotu od zwierciadła. Zatem, skoro R to jest
zaraz szukam czarnego. Jest to odległość od środka, tak? Do zwierciadła, a odległość tego przedmiotu musi być ma być mniejsza, tak? Czy też większa. Ma być większa od tego promienia krzywizny, to ten nasz przedmiot się znajduje, powiedzmy, gdzieś tu. No to ja w kratkach narysujmy go sobie tutaj, w ten oto sposób, że stoi z głową do góry, tak? I wielkość danego przedmiotu oznaczamy sobie literką A. Wielkość, oj, trochę się czerwono rozmazał. Wielkość przedmiotu, czyli zgodnie z tym przypadkiem odległość od zwierciadła do przedmiotu, czyli to jest to x, tak, odtąd dotąd, musi być większa niż promień krzywizny, czyli odtąd dotąd. Jest? Jest. To jest dłuższe niż to, na pewno. No dobra, skoro sobie już umieściliśmy nasz przedmiot w dobrej pozycji, to teraz narysujmy bieg promieni, które wyznaczą nam miejsce, w którym powstaje obraz. Teraz musimy rozważyć za każdym razem, prawie za każdym razem, trzy promienie wychodzące z jednego punktu, konkretnie z punktu wierzchołkowego naszego przedmiotu. Pierwszy promień, który będziemy rozważali, to jest promień, który biegnie równolegle do osi optycznej, tak? I na nią pada, czyli ma padać na nasze zwierciadło, ten promień. I teraz po odbiciu od zwierciadła ten promień będzie przechodził nam przez ognisko F. No dobra. Czyli mamy taki bieg pierwszego promienia. Drugi promień, który rozważamy, to jest promień, który wychodzi z tego samego punktu, czyli z punktu wierzchołkowego naszego przedmiotu, biegnie w punkt, który jest punktem przecięcia osi optycznej ze zwierciadłem, czyli dotąd. Tak? Tak leci nasz promień, ten drugi. I teraz jego normalną jest nasza oś optyczna, więc musi się odbić pod tym samym kątem. Wystarczy, że tutaj sobie wyznaczymy, jeżeli nasz przedmiot był na 6 kratek, to sobie wyznaczmy punkt też na 6 kratek, ale poniżej. Tak? Tutaj. Zatem nasz promień będzie w ten sposób właśnie biegł. Odbiciu. Zatem to by są nasze na razie dwa promienie, które rozważamy. Trzeci promień, który należy rozważyć, to jest ten, który biegnie z tego samego punktu, z punktu wierzchołkowego naszego przedmiotu, wierzchołkowego przedmiotu, ale przebiega przez ognisko, biegnie prostoliniowo, pada na zwierciadło. I teraz, jeżeli przechodzi już raz przez ognisko, to po odbiciu od zwierciadła będzie leciał ten promień równolegle do osi optycznej. Tak? To są nasze promienie. I teraz zauważcie, że wszystkie te promienie po odbiciu przecinają się w jednym punkcie, tworząc w ten sposób obraz tego punktu. Czyli obraz tego punktu znajduje się tu. Czyli nasz obraz naszego przedmiotu będzie się znajdował w tym oto miejscu. O, i teraz strzałeczka była do tego punktu, więc strzałeczka nadal jest do tego punktu, do punktu, który jest obrazem. Tak? I teraz tu jest nasz przedmiot, tu jest nasz obraz. Wielkość przedmiotu oznaczaliśmy dużą, małą literką A, natomiast wielkość przedmiotu oznaczamy małą literką A, natomiast wielkość obrazu małą literką B. Ok, no to już mamy tą konstrukcję wykonaną. Należy wypisać jeszcze tylko cechy obrazu, tak? Cechy obrazu. Po pierwsze. Tak, bo mamy trzy cechy zawsze. Po pierwsze, jaki ten obraz będzie? Powiększony czy pomniejszony? Jak widać tutaj na tej konstrukcji, widać, że jest pomniejszony, prawda? Więc pomniejszony. Pomniejszony. Po drugie,
czy będzie rzeczywisty, czy pozorny. Powstaje w miejscu przecięcia promieni odbitych, czy w miejscu przecięcia przedłużeń promieni odbitych? No, oczywiście w miejscu przecięcia promieni. Więc to będzie obraz rzeczywisty. Rzeczywisty. No, jeszcze jedna rzecz. Czy będzie prosty, czy odwrócony? Z tego, co tutaj widać, jeżeli długopis byśmy trzymali najpierw w tej formie, tak, w ten sposób, to obraz byśmy widzieli w ten sposób. Więc nasz obraz jest odwrócony. Odwrócony. Dobrze, to jest jeden z przypadków, który trzeba rozważyć jak do tej pory. Zatem musicie go sobie wykonać w zeszycie, zgodnie z tym, jak tutaj opisywałem i robiłem na tym filmiku, waszą pracą domową, którą sobie ocenię i którą musicie zrobić w zeszytach oraz zdjęcia tych waszych konstrukcji przesłać mi na wiadomości prywatne. Są dwa przypadki. Pierwszy przypadek, który będzie z kolei tutaj drugim, tak? Pierwszy przypadek, który masz rozważyć, to jest taki, w którym odległość danego przedmiotu, tak, od zwierciadła będzie równa promieniowi krzywizny. Oraz jeszcze jeden przypadek, w którym odległość danego przedmiotu od zwierciadła będzie większa niż ogniskowa, ale mniejsza niż promień krzywizny. Zatem, trochę ułatwiając wam zadanie, w pierwszym naszym przypadku, jeżeli ma być odległość, tak, danego przedmiotu między ogniskową a promieniem krzywizny, czyli między tą odległością a tą odległością, to znaczy, że musi się znajdować między tymi dwoma punktami. Zatem powiedzmy, niech się znajduje gdzieś tu. Tak? I dla niego, i dla tego punktu, którego wielkość oznaczamy sobie literką A, znajdziecie jego obraz. Tak? Wyznaczając te same promienie, czyli pierwszy promień, który ma lecieć równolegle do osi optycznej i przechodzić przez ognisko. Drugi promień ma lecieć na tak zwany na wierzchołek naszego zwierciadła, tak? Czyli leci na wierzchołek zwierciadła i odbija się. Natomiast trzeci promień to taki, który leci przez ognisko, pada na nasze zwierciadło oraz leci dalej równolegle po odbiciu do osi optycznej. Więc za każdym razem będziecie musieli narysować takie promienie i wyznaczyć cechy obrazu. W następnym przypadku, gdzie x, czyli odległość przedmiotu od zwierciadła, ma być równa promieniowi krzywizny, tak, promień krzywizny to jest od O do zwierciadła, zatem w punkcie O ma się znaleźć przedmiot, dla którego macie znaleźć obraz. Życzę wam powodzenia i do usłyszenia na kolejnych zajęciach.